ta cisza poświęcona pamięci naszych kolegów w służbie jest przeżywająca. Pamiętam, jak dowodziłem 17. Wielkopolską Brygadą i w kancelarii w wiadomościach odebrałem informację, że coś złego wydarzyło się tam daleko w Gazni. Zadzwoniły również do mnie rodziny moich żołnierzy 15. Brygady 1. Batalionu Pancernego zaniepokojone. Wtedy jeszcze nie wszyscy wiedzieliśmy, co się tak naprawdę wydarzyło. I pierwszą reakcją zawsze, kiedy takie coś się dzieje, jest zwykła żołnierska złość. Zwykła żołnierska złość, że ktoś podniósł rękę na żołnierza Wojska Polskiego, który wykonywał zadania, bo takie dostał rozkazy. Również żołnierska złość, że może można było coś zrobić jeszcze lepiej, szybciej, bardziej precyzyjnie, albo czegoś nie zrobić. Tego nigdy w walce nie wiadomo. W tysiącletniej historii Rzeczpospolitej za każdym razem, kiedy to się działo, kiedy tylu synów tej ziemi oddawało swoje życie, nie było tego wiadomo. Ale żołnierz jest zły. Po prostu zwyczajnie po żołniersku jest zły. Potem przychodzi smutek. I on już nie mija. Mimo 10 lat i wielu, wielu innych, które przyjdą, nie minie. To, co minąć nie powinno również, to pamięć, o czym wspominał dowódca brygady. Wieczna. Kiedy dowiedziałem się, że to święto, ta uroczystość dzisiaj odbędzie się w Bartoszycach, to nie z obowiązku służbowego, ale z moralnego nakazu postanowiłem tutaj przyjechać, stanąć na zbiórce i o tej pamięci wiecznej zapewnić rodziny, tych, którzy niosą ten koszt do końca swoich dni. Dlatego nie ma takich nagród, nie ma takich odznaczeń, nie ma takich medali, nie ma takich słów, które matkom, ojcom, żonom, siostrom, braciom mogą zrekompensować tą stratę. Pozostaje zbiórka, pozostaje pamięć, którą jesteśmy zobowiązani we wdzięczności naszym kolegom w służbie okazywać. Salwo! Ładu! Salwo! Ładu! Salwo! Zabezpiecz! Broń!